aplikacja umożliwia nawiązanie połączenia wideo, jednocześnie przesłanie ilustrowanej treści bajki. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno dziadkowie, jak i wnuki widzą siebie, widzą swoje emocje, mogą ze sobą swobodnie komunikować się. Przedstawiając dane o aktualnym numerze w kolejce oraz liczbie osób, która w niej się znajduje, umożliwia opuszczenie kolejki, a następnie informuje, kiedy najlepiej do tej kolejki wrócić. Tak zaoszczędzony czas możesz wykorzystać, na przykład spotykając się ze znajomymi lub robiąc zakupy. Co się stało, jest aplikacją mobilną dla każdego mieszkańca miasta, który chce pozostać na bieżąco z nadzwyczajnymi wydarzeniami z przestrzeni miejskiej. Użytkownik może w prosty i intuicyjny sposób zdefiniować obszary oraz kategorie, które go interesują. Kluczową cechą aplikacji jest fakt, że sama powiadomi, kiedy zdarzy coś nowego. Via CRM to aplikacja przeznaczona dla pasażerów transportu publicznego. Pasażer może zgłosić uwagę lub opinię przez aplikację mobilną, SMS-em, przez rozmowę telefoniczną czy też przez stronę internetową. Dzięki temu transport publiczny w mieście się poprawia. Wybraliśmy aplikacje, które łączą w sobie trzy ważne elementy. Innowacje społeczne, czyli na przykład walka z barierami społecznymi. Sensowność biznesową, czyli możliwość zaistnienia w ekosystemie finansów, w ekosystemie biznesu oraz szansa, ażeby zaimplementować się w ekosystemie inteligentnych miast, ażeby pomagać ludziom poprzez połączenie ludzi, crowdsourcingu, pomysłowości oraz sensowności finansowej, która dookoła tych aplikacji może się wytworzyć.